W wierze umarli ci wszyscy. Bóg nie wstydzi się, nazywając się ich Bogiem, bo przygotował im miasto. List do Hebrajczyków 11, 13 i 16. W wierze umarli ci wszyscy. Bóg nie wstydzi się ich, nazywając się ich Bogiem, bo przygotował im miasto. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 13 i 16 werset. Nie poddawaj się. List do Hebrajczyków 11 został nazwany salą bohaterów wiary. Przedstawia ilustrację wiary nie w sposób abstrakcyjny, ale w prawdziwym życiu i okolicznościach tych starotestamentowych świętych. Czytając ten rozdział, widzimy uczynki wiary wykonane przez tych świętych. To, co uczynili przez wiarę. Jednak kiedy porównujemy rozdział 11 z tym, co jest zapisane o nich w Starym Testamencie, czasami zauważamy, że Duch Święty stawia ich w znacznie lepszym świetle, niż wynikałoby to z rzeczywistych relacji historycznych. Niektórzy z tych świętych byli opisani jako naznaczeni niepowodzeniem w swoim życiu. Inni, po przeanalizowaniu relacji starotestamentalnych, nie jawili się jako działający z wiarą w takim zakresie, jakbyśmy sobie chcieli to wyobrażać. Odpowiedź na tę pozorną anomalię i paradoks jest oparta na tym, jak łaskawy jest Bóg. Bóg jest tak bardzo zadowolony z nawet najmniejszej wiary, że stawia ją w najlepszym świetle. Jest to przebłysk nieba w życiu tych świętych. Nie chodzi o to, że list do Hebrajczyków 11 jest nieprawdziwą relacją napisaną na wyrost. Wiara tam była. A Bóg jest tak zadowolony z wiary, że pomija słabość i porażkę wierzących. Na przykład nawet Samson jest wspomniany w Hebrajczyków 11:32. Widzimy to również gdzie indziej w Piśmie Świętym. Lot jest nazwany sprawiedliwym przez apostoła Piotra. Drugi list Piotra, drugi rozdział, 7 do 8 wersetu. Być może nie wspomnielibyśmy o nich. Pan Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów: wy jesteście tymi, którzy wytrwaliście ze mną w moich pokusach. Ewangelia Łukasza 22-28. Jednak wkrótce po tym zasnęli w ogrodzie Getsemane, a następnie opuścili go i uciekli. Pan Jezus Chrystus przecież wiedział o tym, jak się zachowają, znacznie wcześniej i wiedząc, że tak się stanie, przypisał im wiarę. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to Bóg nie wstydzi się ciebie, nazywając się twoim Bogiem. Jeśli czujesz się zniechęcony swoją służbą dla Chrystusa, a twoja wiara jest słaba i naznaczona porażką, to możesz otrzymać niespodziankę w czasie, gdy przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, bo wtedy otrzymasz pochwałę od Boga, o czym uczy nas 1 Koryntian 4:5. Nie poddawaj się. W wierze umarli ci wszyscy. Bóg nie wstydzi się ich, nazywając się ich Bogiem, bo przygotował im miasto. List do Hebrajczyków 11:13.